To ja przesunę wszystko na dół. Czy my z panią Asią jesteśmy parą? Oj nie. Co to jest para? Słyszę odpowiedź. Świetnie, 10. To chyba znaczy, że ma parę. Bo ktoś nie ma pary. Spróbujemy sobie nasze liczby podzielić na liczby parzyste i parzyste, żeby sobie ułatwić zadanie. Wybierzmy najpierw same liczby parzyste. Szukamy liczb parzystych. Czy wśród liczb, które nam zostały, czy są jeszcze jakieś liczby parzyste? 11. Dobrze mówicie. Zgadza się. Teraz przeczytajmy. Możecie do tego użyć kredki. 18, 16, 12, 10, 14, 10. Teraz pomyślmy, co tu się dzieje? Spójrzcie, to będzie 12. Nie będzie to 11. Jaka tu jest zależność? Słyszę odpowiedź. Świetnie! Dobrze mówicie, dobrze mówicie, dobrze mówicie, dobrze mówicie, bo to coś, co są przynajmniej, są dwie rzeczy. A ty pierdolisz! Osoby. Oj nie, 16. To musi być inaczej.